Projekt pod tytułem Odkrywanie polsko-niemieckich tradycji piwowarskich to projekt realizowany w partnerstwie Gminy Miejskiej Kowary oraz Stowarzyszenia z Zaprzyjaźnionego Miasta Zittau, Stowarzyszenia Zeitsprung Gemeinnützige GmbH. Projekt realizowany jest od października 2019 roku. Jego wartość łączna to ponad 600 tysięcy euro. W ramach działań projektowych powstało m.in. Centrum Wiedzy o Browarnictwie w filii Biblioteki Miejskiej w dzielnicy Kowar w Wojkowie. Odnowione zostało źródełko Jola, ale również mini muzeum piwowarstwa, w którym znajdujemy się w tej chwili. Jesteśmy tutaj w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar, w Domu Tradycji Miasta Kowary i w jego najnowszej ekspozycji, a mianowicie w mini muzeum piwowarstwa. Zobaczyć można tutaj zdjęcia różnych miejsc, gdzie kiedyś można było napić się przede wszystkim też jeszcze piwa. I zdjęcia są na zasadzie, jeżeli te budynki jeszcze istnieją, na takiej zasadzie, że jak to wyglądało kiedyś, jak jest teraz. Oprócz tego różnego rodzaju butelki, kufle. Miasto, które przede wszystkim kojarzy nam się z historią górnictwa, która rozpoczyna się już w średniowieczu, z przebogatą historią tkactwa, między innymi słynnymi na świecie dywanami smyreńskimi. Ale rzadko kto wie i niewielu ludzi pamięta, że Kowary to również historia browarów funkcjonujących w naszym mieście. Ja myślę, że mam ochotę na małe piwo, a może nawet duże, dlatego chciałem Państwa zaprosić na wycieczkę po Kowarach śladami browarnictwa. Serdecznie zapraszam. W tej okolicy znajduje się pozostałość Stadtbrauerei, czyli browaru miejskiego. Browar powstał na przełomie XIX i XX wieku. Browar Engelharta, nazywany też browarem miejskim, zaopatrywał hotele, restauracje, zajazdy i gospody w Kowarach i okolicy. Ważył piwo do lat 60. ubiegłego stulecia. W latach 70. XX wieku, gdy go burzono, odkryto zamurowane filarze złote i srebrne monety, co było nie lada sensacją. Pod koniec lat 70. w miejscu dawnego browaru postawiono pawilon, pijalnię piwa Cyrulik, w której sprzedawano lwóweckie piwo butelkowe. Pawilonu już nie ma, a jedynym śladem po browarze miejskim jest jego dawny budynek biurowy. Widzimy budynek nazywany dawniej Gasthof Goldener Löwe, czyli gospoda pod złotym lwem. Powstał w drugiej połowie XIX wieku, a przebudowano go na początku XX wieku. W gospodzie można było dobrze zjeść i wypić. Oczywiście najważniejszym trunkiem było piwo. Na piętrze znajdowało się kilka pokoi gościnnych. Po 1945 roku te pokoje przerobiono na mieszkania, zaś restaurację nazwano Zacisze. Działała do końca lat 70. XX wieku. No, a teraz mamy tu sklep meblowy. Tutaj znajdował się Gasthof Goldenes Schwert, co w tłumaczeniu oznacza gospoda pod złotym mieczem. Budynek powstał na początku XIX wieku. Gospoda miała w ofercie tanie pokoje towarzyskie, imprezową salę myśliwską, dobre domowe obiady oraz wyśmienite piwo. Właścicielem był Heinrich Miller, a potem Fritz Bühhoff. Był tu również sklep rzeźniczy. Po wojnie pokoje towarzyskie zamieniono na mieszkania, a w części gastronomicznej powstała drogeria, która funkcjonowała do lat 90. XX wieku. Pozostałością sklepu rzeźniczego jest głowa wołu i wieprza znajdujące się na elewacji budynku. Dziś jest tu sklep spożywczy. Ten dom zwano Treutler House, czyli dom Treutlera. Powstał w drugiej połowie XVIII wieku, a przebudowano go w wieku XIX.
Nocował tu m.in. król pruski Fryderyk. W 1932 roku pożar strawił część dachu, a dzisiejszy wygląd budynku jest efektem renowacji. Do 1945 roku nad wejściem znajdowała się granitowa tablica upamiętniająca wizyty króla Prus w mieście nad Jedlicą. Jesteśmy przy źródełku Jola. Podstawą dobrego piwa jest woda, taka jak w tym źródełku znajdującym się na Wojkowie. Hotel Wilhelmshöhe, czyli hotel Wilhelma, powstał pod koniec XIX wieku. Były tu pokoje gościnne, duża sala restauracyjna i dancingowa. Po 1945 roku dom odrestaurowano i przerobiono na mieszkania dla radzieckich oficerów pilnujących wydobycia uranu. Sama sala restauracyjna działała jeszcze przez długie lata jako pijalnia piwa pod nazwą Prykosz Smakosz. A teraz jest to dom wielorodzinny. W budynku znajduje się też filia Biblioteki Publicznej w Kowarach, w której działa Centrum Wiedzy o Browarnictwie. Można tu obejrzeć stałą wystawę zdjęć i pocztówek związanych z dawnymi hotelami, pensjonatami i obiektami gastronomicznymi Kowar.